moi drodzy, kiedy wyjdzie odcinek Skibidi Toilet? Prawdopodobnie miał być dzisiaj, bo termin 10 dni jest mija yy, dzisiaj. No ale, nie mamy żadnych informacji, ale spróbujemy się zastanowić nad tym. <laughs> Zacznijmy od tego, żebyście zostawili lajka, będzie mi naprawdę miło, to pomaga rozwojowi kanałowi, kanału. I zobaczcie, 10 dni temu był odcinek 70 part 2. 26 stycznia, jak sobie popatrzymy, no to e, tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i jeszcze do góry 9. E, e, dobrze mówię: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, nawet 11. Słuchajcie, dni, czy tam mija, więc e, odcinka dalej nie ma. Bum nas zapełnia, zapewniał, że odcinek będzie. Pojawią się szybciej teraz te odcinki i niestety tego nie ma, więc no jest słabo. Jeżeli wej wejdę sobie na Discorda, bo też to sprawdzałem, na Discordzie też cicho nie ma żadnych informacji na temat nowych ym, filmów. Jeżeli wejdziemy sobie na stronę sklepu Booma, wejdźmy sobie na nią, to również prawdopodobnie tutaj nie dostaniemy żadnych informacji nowych. Mamy tylko informację, że mamy nową figurkę Tytana kamery. Mamy screena z 70 Part 2, no i tutaj nic więcej nie ma. Więc słuchajcie, co moim zdaniem się dzieje. Jest jedna fajna rzecz, którą można było zauważyć. Czyli jeżeli wejdziecie sobie na pierwszy odcinek Shortsa, moi drodzy, który był 7 lutego, wtedy pojawił się pierwszy odcinek. Patrzcie, ich tu jest dość sporo. Skip the toilet. Pierwsza. Jest to, jak wejdziecie sobie w description, opis. 7, 7, 23, 7 luty. Więc ta data może być bardzo istotna pod tym względem, żeby właśnie dowiedzieć się, kiedy wyjdzie ten odcinek. Moi drodzy, przede wszystkim wydaje się, że boom, być może, może poczekać, bo to jest 7. Patrzcie, mamy 5, 6 i 7. Wydaje się, że odcinek będzie 7 lutego, ponieważ będzie taka rocznica z KBD Toilet i być może Boom szykuje coś specjalnego. Bo bez sensu jest teraz wrzucać odcinek z part 3, jak rocznicę mamy za dwa dni, prawda? Więc wydaje się, że może to być coś na rzeczy i wiele na to wskazuje, że ten odcinek pojawi się właśnie 7, czyli to będzie jaki dzień? To będzie środa. Tak mi się wydaje, bo jeżeli miałby być dzisiaj odcinek, to już wcześniej, dzień wcześniej albo dwa dni wcześniej po, powinny być jakieś przecieki. Niestety tu tych przecieków nie ma. Nie dostaliśmy żadnych, więc prawdopodobnie ten odcinek będziemy mieli dopiero w środę. Jestem ciekaw, co BUM mógłby przy, przygotować w ogóle swoją drogą na, 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 ten, na taką rocznicę. Jak myślicie? Tutaj zostawiam was z tym pytaniem, napiszcie w komentarzach, ale wiecie, mi wydaje się, że będzie coś nawiązanie do pierwszego odcinka z kibili, to jest zresztą już w tym parcie tutaj w tym odcinku 70 part 2 który był bardzo do, dla fabuły spoko już też było nawiązanie do tego pierwszego odcinka tak 2 luty 07 czyli wtedy kiedy wyszedł pierwszy odcinek skipdi toilet wtedy też nowym za, zarządcą administratorem został ten sekretny agent więc wtedy doszło do tej katastrofy którą mamy w pierwszego odcinka tak że pojawiły się te SkibD toilet i no słuchajcie, wydaje mi się, że rzeczywiście może być takie, wiecie, nawiązanie do tego odcinka pierwszego, być może pojawi się ten pierwszy Skip the Toilet. Czekajcie, gdzie on tutaj? Tutaj, jak widzicie. No bo mamy tu tego Jimena. Ciekawe, kim był Jimen w takim razie w tej naszej fabule, nie? Bo on w pierwszym odcinku się pojawia w Half Life'ie był tym złym, tym mega złym bohaterem, znaczy antagonistą, bo hmm. nawet nie jest bohaterem, a no ale jak widzicie tutaj zaczyna, od tego wszystkiego się zaczyna i potem Skibidi Toilet jakby czczą, pamiętacie w następnych odcinkach nawet pomnik ma, złoty pomnik ma ten pierwszy Skibidi Toilet, potem, potem przecież był w kościele jego plakat, gdzie modlili się jakby do niego. Więc wydaje się, że ten pierwszy skip The toilet będzie bardzo istotny, bo tak naprawdę nie wiemy, co się z nim stało. I tego pierwszego skip The toilet tutaj raczej nie ma na tym obrazku. Z tego co widzę, bo on tu miał takie. Taki zarost, i tutaj, bo twierdziliście też niektórzy, że ten pierwszy skibit toilet jest tutaj, ale no nie widzę podobieństwa żadnego. No ten, ten być może, tutaj ta osoba, czy to jest podobne? Swoją drogą, zróbmy jakiegoś skrynika małego, powiększmy sobie to i zadajmy sobie pytanie, czy rzeczywiście, rzeczywiście tutaj ten gościu jest podobny, ale wydaje mi się, że raczej. Raczej nie, raczej tu nie będzie czegoś takiego. Dobra, wyjdźmy sobie z tego i wejdźmy do shortsa. Teraz mamy zdjęcie, i czy to jest to samo? Nie. Jak widzicie, więc dalej nie odkryliśmy, kim był ten pierwszy, ten obiekt Pacjent Zero. Tak naprawdę, tak się to można nazwać. I ciekawe jest też, czemu tu Jimena nie ma na tym zdjęciu. Jak myślicie, czy, no bo Jimen też jest jakby powiązany z tą fabułą w całą. Na pierwszym shortcie ten Jimen się pojawia zresztą. Warto też ważne jest też wiem co słuchajcie. Wiem, co my przegapiamy. Wszyscy przegapiamy to. A boom przecież nam tu wprowadził full screena właśnie o to chodzi. O, i tu już więcej widzimy. Proszę bardzo, tu już więcej widzimy. Mamy kamerę. Tego to jest chyba laki. Chyba taki płaszcz ma inny. Wygląda jak laki kamera, nie? Tu już jeszcze jak byli ludźmi ci kamerameni, nie? Potem się zmienili bardziej w takie roboty. Mamy Jimena. Jest Gordon Freeman, czyli to jest nawiązanie takie do Half-Life'a, ale wiemy, że Jimen potem został z e, Toilet, nie? I to jest ciekawe, czy Gordon Freeman też będzie tutaj. Ta osoba. No i mamy tu plakat. Tu też jest, patrzcie, plakat z Toilet. To jest chyba pierwszy z to ile również. No i ten jest tutaj. Ten pierwszy z pierwszych. No i pytanie tylko: sprawdźmy, tu jest drugi. Zobaczcie. To jest chyba boom. Słuchajcie. Ten gość na plakacie to jest boom. Tu mamy: patrzcie, tu jest w ogóle kamera. To jest ten. To jest laki kamera. Patrzcie, a tam był chyba zakochany. To jest laki na stówę, bo ma czerwony garnitur. Mamy Jimena. Patrzcie, tu już Jimena jest taki świrnięty trochę. Znowu jest ten. No i patrzcie, i tutaj znowu jest ten toaleta z zielonymi włosami. Tego nie widzieliśmy, prawda? O. A to jest chyba naukowiec jeden, nie? To jest jeden z naukowców tutaj. To jest pierwszy skippy tyle, to jest naukowiec, a tu nie wiem, co z fryzurą taką. Także słuchajcie, tak jak mówię, dajcie znać, co wy myślicie, bo myślę, że ten odcinek wyjdzie siódmego, czyli w środę, i to będzie jakaś fajna rocznica. Ucz... Bum, to uczcie jakoś fajnie, będą może nawiązania. I ma to, słuchajcie, ma to sens, dlatego, że jakby pierwszy odcinek od tego się wszystko zaczyna i tutaj już myślę, bum zaspoilerował właśnie tą datą. Że parcie trzecim będziemy mieli też nawiązania do pierwszego odcinka i tych pierwszych, tych, tych pierwszych pięciu odcinków. Więc wydaje się, że dalej, no, że ta data jest najbardziej prawdopodobna. Dajcie znać, co myślicie. Do zobaczenia.